wybór prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, sędzia Wesołowski na czele zgromadzenia, skąd asygnatum premiera? Zapytam wprost, panie sędzie, czy pan czuje się zdradzony przez Donalda Tuska? Rozczarowany, na pewno rozczarowany, bo wszyscy pamiętamy, że dzisiaj rządzący do ostatnich wyborów parlamentarnych szli pod sztandarami, na których była wypisana praworządność. Natomiast taka decyzja pana premiera Tuska, który firmował swoim podpisem decyzję o zrobieniu neosędziom przewodniczącego tego zgromadzenia, które wyłoni prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, no jest jakimś zaprzeczeniem praworządności, bo neosędziowie nie są sędziami i pan premier, składając podpis pod nominacją takiego neosędziego na osobę, która ma kierować zgromadzeniem sędziów Sądu Najwyższego, które wyłoni prezesa, tym samym chyba zaakceptował status neosędziów, co jest dużym rozczarowaniem i nie ma to nic wspólnego z praworządnością. Na Twitterze, czyli na obecnym X-ie, no jest mega burza. Premierowi się dostaje po uszach. Czy słusznie, czy nie, to pozostawiam jakby w komentarz do przyszłości. Każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Jak pan sądzi, to jest jakiś deal z prezydentem? Coś było ważniejszego niż ta kontrasygnata? Od strony pewnie politycznej zapewne. Mhm. Mam wrażenie, że w tym momencie pan premier zachował się po prostu jak polityk, a nie jak obrońca praworządności. Gdyby rzeczywiście chodziło o jakiś deal, o jakieś kupczenie praworządnością, no to byłoby fatalnie, no bo pewnymi wartościami nie można handlować, pewne zasady nie podlegają jakimkolwiek negocjacjom. W to wierzyliśmy i to były nasze hasła przez tych ostatnich 8 lat. Jeśli dzisiaj rządzący postępują w ten sposób, to tak naprawdę ich rządy nie różnią się wiele od rządów Zjednoczonej Prawicy. I wychodzi na to, że te wartości gdzieś tam zostały zgubione. To byłoby fatalnie, bo nawet jeśli miałby być to jakiś cudowny polityczny deal, no to wszystko to ma krótkie nogi, bo po prostu wartościami się nie handluje i prędzej czy później trzeba będzie zapłacić za to cenę. No wartości to jest fundament. Wierzyliśmy w to. Jestem przekonany, że ciągle w to wierzymy. No ale też warto pamiętać o tym, co mówiliśmy przez 8 lat, że każdej władzy, bez względu na to, czy rządzą biali, fioletowi, czy inni, każdej władzy musimy się patrzeć na ręce. To jest rola społeczeństwa obywatelskiego, rola obywateli i prawników. No i też widać jakby, ta sytuacja pokazuje plusy właśnie tych ostatnich 8 lat, że chyba mamy to społeczeństwo obywatelskie. To nie jest tak, że ludzie są obojętni, że czegoś przez te 8 lat nauczyliśmy się, że ta nasza świadomość prawna też poszybowała gdzieś w górę. Kto by kiedyś łamał sobie głowę nad jakimiś neosędziami, nad wyborem prezesa jakiejś izby w Sądzie Najwyższym? Możemy być z siebie dumni i powinniśmy robić swoje, nie zniechęcać się. No, tacy są politycy, ale my, obywatele, kierujemy się wartościami i będziemy tych polityków rozliczać. No właśnie, odnośnie rozliczenia, czy spodziewa pan się, albo inaczej, czy pan Donald Tusk powinien się teraz spodziewać protestów w obronie praworządności i to pod swoją kancelarią? Myślę, że to jest dobry pomysł. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo o praworządności trzeba
zawsze pamiętać, codziennie, nie tylko o niej mówić, ale też o nią walczyć, jeśli jest taka potrzeba. Nie widzę przeszkód, żebyśmy znowu weszli na ulicę i protestowali i przypominali politykom, że wartości są czymś najważniejszym. Warto pamiętać o tej deklaracji, za co dziękuję, panie sędzio. W takim razie, czy konsekwencje tej kontrasygnaty, bo o tym mówimy cały czas, one w przyszłości są do naprawienia? Mam tutaj na myśli zmianę gospodarza Pałacu Prezydenckiego w przyszłości. Trudno mi sobie wyobrazić, w jaki sposób to mogłoby zostać naprawione. Trzeba się liczyć z tym, że ta decyzja pana premiera będzie skutkowała wyborem nowego, starego prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na kolejną trzyletnią kadencję. No i takie będą skutki, że jedną z najważniejszych izb w Sądzie Najwyższym, w najważniejszym sądzie w Polsce, zapewne będzie kierował jakiś neosędzia albo osoba wybrana przez neosędziów. Gdyby nie ta kontrasygnata, no to nie doszłoby do wyboru nowego prezesa sądu, nowego prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Mielibyśmy pełniącego obowiązki, czyli sędziego najstarszego stażem w Izbie Cywilnej i niewykluczone, że ten wybór nowego prezesa Izby Cywilnej nastąpiłby już po zmianie na stanowisku prezydenta. Więc pewnie trzeba będzie się pogodzić z tym, że Izbą Cywilną będzie kierował neosędzia, ale wydaje się i to jest znacznie gorsze, że tak jakby swoją decyzją, kontrasygnatą, pan premier wycofywał się z tych wcześniejszych deklaracji jeszcze sprzed roku, dwóch, że neosędziowie nie są sędziami, że dla takich osób nie ma miejsca nie tylko w Sądzie Najwyższym, ale też w sądownictwie powszechnym. I wprowadza to potężny galimatias i rzeczywiście myślę, że nie tylko prawnicy, ale obywatele nie wiedzą, co o całej tej sytuacji myśleć. Czy to oznacza, że rządzący wycofują się z wcześniejszych deklaracji, że pan premier zmienił swoje poglądy? No, to są politycy. Najważniejsze, że my obywatele ciągle jesteśmy tacy sami i tych wartości nie zmieniamy i nimi nie kupczymy. Panie Ingorze, panie sędzio, a pan jako obywatel?